Sprawy pozwów o unieważnienie kredytu WIBOR-owego w banku coraz bardziej się rozkręcają, no i wszystko wskazuje na to, że te pozwy pójdą śladem spraw frankowych. No i tak już sądy wydają pierwsze zabezpieczenia w takich sprawach, które chociażby polegają w ten sposób, że udzielają zabezpieczenia, że kształtują prawa obowiązki strony na czas trwania procesu w ten sposób, że na czas trwania procesu sądowego taki kredytobiorca spłaca jedynie oprocentowanie kredytu, na które się składa jedynie marża banku w wysokości 2,19%. No i chociażby takie postanowienie wydał ostatnio Sąd Okręgowy w Katowicach. To jest akurat postanowienie z dnia 3 listopada 2022 roku. Jeżeli pozostałe sądy będą również udzielały zabezpieczeń w takich sprawach, no to można powiedzieć, że banki będą czekały dosyć suche czasy, a z kolei kredytobiorców, złotówkowiczów, to w końcu będzie jakaś ulga.